W dzisiejszym materiale pokażę Wam, ile tak naprawdę warta jest tania stacja lutownicza XGER C210B wykorzystująca system kartridżowy JBC do precyzyjnego lutowania elementów. Zapraszam na film. Mamy grot lutowniczy, w moim przypadku jest to C210i. Grot nie posiada żadnych oznaczeń, był już przeze mnie oczywiście wcześniej używany, dlatego tak wygląda. Dalej mamy kabel uziemiający, kolbę lutowniczą w postaci kopii, oczywiście T210A JBC z systemem szybkiego montażu grotów, gąbkę do wycierania grota i faktyczną stację lutowniczą, czyli jednostkę główną z zasilaczem. W pudełku znajdziemy też oczywiście instrukcję obsługi oraz kabel zasilający, które już wcześniej wyciągnąłem. Jeżeli chodzi o parametry stacji, mamy szczytową moc 85 W, tutaj są podane wymiary, waga całości poniżej kilograma, zakres temperatury od 150 do 480 stopni, napięcie oraz rezystancja grotu w stosunku do uziemienia są bardzo małe, także powinien być uziemiony, no i zasilanie od 100 do 240 V, czyli w środku mamy prawdopodobnie zasilacz impulsowy. Na drugiej stronie instrukcji mamy opisane wszystkie funkcje stacji, nie posiada ich ona wiele, mamy 3 zapisane przez producenta wartości temperatury. Temperaturę możemy również regulować pokrętłem. Stacja umożliwia skompensowanie temperatury grotu, czyli kalibrację, oraz wyświetla temperaturę w stopniach Celsjusza i Fahrenheita. Stacja wykorzystuje kopię systemu kartridżowego firmy JBC. W tym przypadku jest to kopia kolby T210A. Jest to taka średnia kolba, większa od niej jest T245, jest jeszcze taka mniejsza, T115 z tego co pamiętam. Jeżeli chodzi o jakość wykonania samej kolby, to nie ma się do czego tutaj przyczepić. Zarówno ta gąbka, jak i tworzywo tutaj tej kolby są bardzo podobne do oryginału. Tutaj mamy gumową odgiętkę, która prawdopodobnie jest odporna na wysokie temperatury. Tak to wygląda pod spodem. Przewód jest cienki, bardzo lekki, oczywiście silikonowy. Sam wtyk wygląda identycznie jak w przypadku oryginalnej stacji. Natomiast czy pinout jest taki sam, tego nie wiem. Jedyna różnica oczywiście oprócz tego, że nie ma tutaj napisu JBC, jest od strony wkładania grota. Chińskie kopie przeważnie fabrycznie nie mają tej gumowej osłony, ale nie jest ona niezbędna do pracy. Tak wygląda grot, który był dołączony fabrycznie do stacji. Nie jest on czysty, bo testowałem tę stację przez jakiś czas. Co do zasady działania jest tutaj podobnie jak w grotach T12. W środku mamy grzałkę oraz czujnik temperatury. Grot wymienia się poprzez włożenie i wciśnięcie go w kolbę. Jeżeli chcemy zmienić końcówkę, wyciągamy i wkładamy kolejną. A tak prezentuje się kolba testowanej przeze mnie stacji lutowniczej na tle reszty. Tutaj mamy T245 od JBC, tutaj jest T12 od Yato, a tutaj jest kolba od stacji lutowniczej Quick 202D. Widać, że jest to sprzęt zdecydowanie do precyzyjnej pracy. Pojawia się oczywiste pytanie, skąd taka niska cena? Myślę, że jedną z odpowiedzi może być jakość wykonania grotów. Z racji, że w zestawie był tylko jeden, dokupiłem jeszcze dwa na AliExpressie, takiego producenta jak widzicie na ekranie. Niestety zbyt krótko nimi pracowałem, żeby wyrobić sobie jakąś opinię. Dlatego pozwoliłem sobie przytoczyć dwie opinie serwisantów, którzy mają o wiele większe doświadczenie w tym temacie. Duże groty dają radę, małe groty to jest syf, więc jeżeli chodzi o groty z AliExpress, to jak zwykle u Chińczyka wykonanie jest no po prostu adekwatne do ceny. Niska cena, niska jakość. Panie Sławoj, powiem szczerze, że przyznam się bez bicia, że testuję te chińskie groty. To jest chiński grot, to jest ten taki jakiś Weja za 99 zł. I powiem szczerze, lutuje mi się nim identycznie jak JBC. Oczywiście są pewnie mniej trwałe, ale nie są tragiczne. Jeśli ktoś nie ma kasy i szkoda mu trochę tych 200 zł na JBC, albo inaczej, jeśli jest ktoś na etapie psucia tych grotów, to niech sobie kupi zamienniki. A jak ktoś się nauczy dobrze lutować, to niech kupuje sobie JBC. Bo te cienkie groty, no szkoda po prostu, bo 220 zł za grot, to jednak jest przynajmniej do nanostacji, do nanokolby, to jest sporo. Wiadomo, powiedzmy sobie szczerze, oryginał to oryginał, tak? To samo jeśli chodzi o Apple'a, w sensie jakieś części, to samo jeśli chodzi o sprzęt lutowniczy. Jeśli mamy lutownicę pokroju JBC, która jest marką samą w sobie, jeśli jest grot Ori JBC, to jest najlepsze możliwe wyjście, jakie może być. Jeśli nie mamy kasy, chcemy kupić chińczora, to nie jest to wcale żaden grzech. Jezus się nie obrazi, nie pójdziecie do piekła, nic się nie stanie. Także tyle w temacie chińskich grotów. Obudowa jest oczywiście plastikowa, jest bardzo lekka. Zobaczcie, równe 500 gramów. Z tyłu mamy gniazdo IEC, włącznik zasilania, gniazdo do podłączenia punktu ochrony ESD. Tutaj jest gniazdo do kolby lutowniczej. Z przodu mamy panel z plastikowej czarnej szybki. Stacja kiedy przyszła nie miała w ogóle żadnej folii ochronnej na tym panelu, także jest on już troszeczkę zmęczony, bym powiedział.
Mamy pokrętło encoder, jest naciskany. Na górze jest podstawka z miejscem na gąbkę. Tutaj to miejsce jest wyścielone taką gumą. Sama podstawka jest dość skromna, ale ładnie wykonana. Ten element jest wyfrezowany z aluminium. Prezentuje się bardzo fajnie. Tutaj mamy takie korytko metalowe. Metalowa podstawa. Tutaj wszystko jest plastikowe, także no jest duża szansa, że jak będziemy operować lutownicą, to gdzieś tutaj skapnie nam cyna. Także podejrzewam, że wizualnie obudowa dość szybko straci swoje walory. No i co? Sprzęt przyszedł z Chin. Jest zasilany napięciem sieciowym. Więc co robimy najpierw? Oczywiście przed uruchomieniem rozbieramy i sprawdzamy, czy wszystko w środku jest w porządku. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Nie ma tutaj nigdzie oznaczenia CE. Jest tylko ta metka na spodzie. Druga ciekawostka, zobaczcie, bezpiecznik 1 A, a w instrukcji było napisane, że 2. Spójrzcie. Także tym bardziej sprzęt trzeba rozebrać, no to jedziemy z koksem. Zacznijmy od wejścia, bo jeszcze niektóre konektory są nieizolowane, ten również. Producent poszedł tutaj w oszczędność. Zobaczcie, uziemienie jest tutaj zmockowane do tego wyjścia SD, bez żadnego rezystora. I przykręcone jest tutaj, wkrętem do plastiku, a pod nim nie ma żadnego styku. Zobaczcie. Po co marnowali kawałek przewodu i kabeloczko, skoro to nie ma w ogóle żadnego połączenia tutaj? Nie wiem. A ten zasilacz po prostu nie posiada uziemienia i tyle. No i nie podobasz mi się. Mamy tutaj typowy zasilacz impulsowy w topologii playback. Tutaj jest filtr wejściowy, kondensator. Tutaj mamy bezpiecznik. Zauważcie, że jest to bezpiecznik na 3,15 A. Termistor NTC, mostek prostowniczy, kondensator filtrujący, tranzystor kluczujący, transformator. Tutaj mamy sprzężenie zwrotne na transoptorze. Widać, że nie ma tutaj żadnych wycięć w płytce. Jest jakiś kondensator typu Y pomiędzy wejściem a wyjściem. Na wejściu standardowa jakaś dioda szotkiego podwójna. Dwa kondensatory filtrujące. No i mamy tutaj wyjście DC, prawdopodobnie 24 V. Nic szczególnego, zasilacz bardzo prosty. Czy ma te 85 W? No jest to możliwe. Zobaczmy jeszcze pod spodem. Zauważcie, że nie ma tutaj nigdzie ścieżki do uziemienia. Także potwierdza się, że ten wkręt tutaj, on jest po prostu do trzymania płytki i tego kabeloczka. Tutaj mamy przewód od detekcji odłożenia kolby na miejsce, połączony jest z podstawą. Też tak dość ciekawy sposób, no ale tutaj powiedzmy nie ma się co czepiać. Jeżeli chodzi o panel przedni, to tak się on prezentuje. Mamy tutaj jakiś mikrokontroler, oczywiście oznaczenia są zamazane. Tutaj jest malutki stabilizatorek dający 5 V dla logiki. Tutaj zobaczcie drutowane połączenie od tego rezystora do tej diody. Mamy tutaj też obwód od termopary, tranzystor sterujący grzałką grota, tutaj mamy wyjście na kolbę, tutaj jest jakaś pamięć, zauważcie, 24C02. Pewnie w tej pamięci zapisują się dane kalibracyjne, miejmy nadzieję, że stacja zapisuje ustawioną temperaturę po wyłączeniu zasilania. Jeszcze z takich ciekawostek to zobaczcie, tak jak ten panel jest przyklejony, jest tu zalany jakimś klejem przeźroczystym, nie jest to raczej klej na gorąco. No i tak prezentuje się cała konstrukcja. Szału nie ma, jest tanio, ale nie powinno nas zabić, jak również nie powinno uszkodzić elektroniki, którą będziemy lutować. Przed uruchomieniem stacji jeszcze pokażę Wam, jak działa szybka wymiana grotów. Tutaj mamy odpowiednie otwory. W celu wymiany grotu, żeby wyciągnąć stary, opieramy go tutaj, ciągniemy, nakładamy nowy grot, wkładamy go w ten otwór i dopychamy. Lutownica jest gotowa do pracy. Stacja po uruchomieniu jest w trybie uśpienia. Możemy sobie teraz ustawić temperaturę. Naciskając zmieniamy o te ustawienia producenta 300, 350 i 400. Nie ma możliwości zmiany tych ustawień. Możemy sobie tylko ręcznie tutaj regulować. No i wtedy miejmy nadzieję, że stacja zapisze te ustawienia po wyłączeniu zasilania. Powiedzmy, że będzie 320. No i jest 320. Teraz podniosę kolbę i pokażę Wam, jak szybko się nagrzewa. Obserwujcie termometr. Zobaczcie, już. Nie minęły nawet chyba 3 sekundy, także szybkość nagrzewania jest niesamowita. Ale co jest dziwne, po odłożeniu kolby, gdy stacja przejdzie w tryb uśpienia, grot wychładza się do temperatury pokojowej. Nie ma tu ani 100 stopni, ani 150 na uśpieniu. Po prostu odłączana jest grzałka całkowicie i tyle. Bardzo dziwne posunięcie ze strony producenta. Może i oszczędzi trochę prądu, ale powoduje niepotrzebny stres termiczny dla grota. Poczekamy jeszcze chwilę, aż grot ostygnie i pokażę Wam, że startuje praktycznie od temperatury pokojowej. A few moments later. Zobaczcie, obserwujcie termometr. Widzieliście, było 14 stopni.
No i kolejna niemiła niespodzianka przy wymianie grota na włączonym zasilaniu. Stacja pokazuje błąd. Po włożeniu kolejnego grota, niestety, ale musimy ją uruchomić ponownie. I dopiero teraz możemy pracować. Teraz sprawdzimy sobie, jaką maksymalną moc stacja przekazuje na grot. Włożyłem kolbę do wody destylowanej, ustawione jest 320 stopni. Podłączony mam wattomierz i zobaczymy, jaki będzie pobór prądu. Zobaczcie, około 54 W, spada do 50, także zasilacz pobiera mniej więcej 50 W przy maksymalnym wysterowaniu grzałki, więc mnożąc to razy 90% sprawności, wyjdzie nam około 45 W na grot, co jest i tak sporą wartością, zważywszy na to, że z tego, co czytałem na stronie np. TME, ta kolba do stacji JBC jest przeznaczona maksymalnie na 20 W. Ale jak to naprawdę jest, tego nie wiem, nie sprawdzałem oryginalnej stacji JBC. Zauważcie, że stacja pokazuje teraz 320 stopni, co jest niemożliwe raczej. Jest to błąd oprogramowania. Po prostu po pewnym czasie nie pokazuje się realna temperatura na grocie przy rozgrzewaniu stacji. Sprawdzę teraz, jaka jest realna temperatura na grocie stacji oraz dokonamy kalibracji. Spójrzcie, mamy ponad 350 stopni, także trzeba dość mocno zjechać. Przytrzymujemy przycisk. I teraz musimy zjechać minus 30 stopni, powiedzmy. Zobaczmy teraz. No, jest całkiem nieźle. Zwiększę teraz temperaturę i zobaczymy, co się pokaże na mierniku. Całkiem nieźle. Całkiem dobra stabilność temperatury. Powiedziałbym nawet, że bardzo dobra. No jest ok, zobaczcie. Te kilka stopni to naprawdę jest nic. Stabilizacja temperatury działa w tej stacji bardzo dobrze. Stację testowałem przez 2 pełne dni. W tym czasie nie miałem absolutnie żadnych problemów zarówno z lutowaniem, jak i wylutowywaniem elementów. Dzięki zastosowaniu kopii systemu JBC operowanie kolbą jest bardzo wygodne, a na końcówce grota nigdy nie brakuje mocy. Nawet przy lutowaniu i wylutowywaniu elementów niewspółmiernie większych od wymiarów grota również nie było większych trudności. Roztapianie spoiwa lutowniczego po dużych polach masy, nawet na wielowarstwowych płytkach, przypomina malowanie pędzlem. Cyna rozlewa się po tych polach jak rzadka farba. Za takie pieniądze jestem pod wrażeniem. Stacja ta ma niewątpliwie kilka dużych plusów. Przede wszystkim jej cena, niesamowita szybkość rozgrzewania grota, dobra jakość tej kopii kolby JBC, która naprawdę jest bardzo wygodna w użytkowaniu, oraz proste menu, dzięki któremu urządzenie jest od razu gotowe do pracy. Wystarczy je załączyć, podnieść kolbę i możemy lutować. Nie musimy czekać na załadowanie się jakiegoś systemu, ustawiać jakichś parametrów itd. Natomiast jeżeli chodzi o minusy, to przede wszystkim ten nieuziemiony zasilacz, który ma małą filtrację i prawdopodobnie będzie generował duże zakłócenia elektromagnetyczne. Jakość wykonania obudowy, materiał, z jakiego jest wykonana, też nie są mocną stroną tej stacji. Umiejscowienie tej podstawy też nie jest zbyt wygodne. Jeśli nie włożymy do końca kolby, ona po prostu wypadnie stąd, spadnie nam na biurko albo na tę obudowę i stopi ją. Natomiast pracowałem tą stacją przez 2 pełne dni, lutowało mi się nią naprawdę dobrze i przyjemnie, także jeżeli chcecie kupić tanią podróbkę JBC, to myślę, że będzie to całkiem dobry wybór. Jak zwykle dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach. Ode mnie to wszystko, ja się już z wami żegnam, do następnego filmu, trzymajcie się!